Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku o wszystkim i o niczym, czyli moich vlogach o wszystkim i o niczym. Tak, Bielak, biadoli od sensu. Słuchajcie, tego vloga podzielimy na dwie rzeczy, ponieważ jedno będzie wideem informacyjnym, które będzie zawarte na końcu, drugie będzie vlogiem. Kaboom! Słuchajcie, vlog. Wybierając ostatnich pytań, wybrałem kilka pytań, nie wiem ile mi to zajmie, ale chciałbym zacząć od pierwszej rzeczy. Portale społecznościowe, czyli Facebook i Nasza Klasa, czyli portale, które pozwalają nam się łączyć, poznawać nowych znajomych, sprzedawać swoje dziewictwo, jak się ostatnio dowiedziałem. Byłem sam zdziwiony. I co ja myślę o tych portalach? Słuchajcie, dla mnie to jest zajebista rzecz, to jest obłęd internetu, możemy się komunikować, wszystko, masakra, wszystko w jednym miejscu. Wiecie, ja jestem z tego pokolenia, które było wtedy, kiedy Nasza Klasa wchodziła w ogóle. Ja jestem z pokolenia, kiedy wszystko wchodziło, what the fuck. I wchodziła też Nasza Klasa. Wiecie, i to było tak, masz Naszą Klasę? No NK masz? Wtedy się wstukiwało w Google'ach www.nk.pl, wyskakiwał portal społecznościowy, na który się zakładało konto, by być tam w kontakcie ze swoimi znajomymi. Nasza Klasa później przerodziła się w fotkę itp., ale mniejsza. Fajne było tam to, że mogłeś się dzielić zdjęciami ze swoimi znajomymi, jeśli ich miałeś, a nie byłeś taki forever alone, jak ja. Nevermind. No i takie portale społecznościowe i taka mała Nasza Klasa, czyli która potem się stała enkofotką, że tak powiem, stroną typu fotka.pl. No i to była fajna rzecz, bo pozwala nam się komunikować, mogliśmy oglądać zdjęcia, komentować innych profile, szybko wysłać im wiadomość prywatną bądź coś w tym stylu. Nie mieliśmy numeru telefonu, pisaliśmy albo sprawdzaliśmy, czy jest na NK. Magia. Później wszedł Facebook. Facebook stał się sławny, bo tak naprawdę wszystkie te portale to jest taki na nie boom. Na początku był boom tam na Naszą Klasę, potem na Facebooka, za jakiś czas nie wiadomo na co będzie, no bo to życie. No ale nevermind. Chyba nadużyłam nevermind, nie? Też tak myślę. Wszedł Facebook. No i Facebook był tym, co było lepszą Naszą Klasą, bo Nasza Klasa to była taka podróbka Facebooka, a sam w sobie Facebook jest nadal zajebistym narzędziem, które pozwala nam się komunikować ze znajomymi, pozwala nam tworzyć nasze grupy, tak jak mój fanpage, na którym nic nie ma, ale i tak dziękuję 30 osobom, które mają go w subach. Komunikować się z innymi, dodawać do znajomych, no znajomych, wiecie, znajomości, no Facebook jest specyficzny, bo kiedy patrzę na te oferty matrymonialne albo była chyba oferta szukam faceta czy coś w tym stylu i no cóż, dla mnie to jest lekka przeginka, no ale co zrobić. Tak samo mamy dostęp do danych i nie mówię tutaj, bo dostęp do danych, no to wiemy, że są te wszystkie awantury, że Facebook sprzedaje dane i tego typu rzeczy, ale jeśli mamy na przykład, potrzebujemy, mam ważną sprawę do znajomego, wchodzimy na Facebooku ma numer, no to świetnie, mogę do niego zadzwonić. A tak to, cóż, albo możemy czekać, aż odbierze wiadomość albo coś w tym stylu. Teraz Facebook rozwija się coraz bardziej. Opcja czatu, która była chyba wprowadzona od początku, została unowocześniona o rozmowy wideo, czyli dostajemy Skype'a, gadu-gadu, wchodkę, dobry portal społecznościowy w jednym. Rzeczy wkurwiające na Facebooku to są te jebane spisy. Dzisiaj zjadłem zupę. Dzisiaj... Ty głupia kurwo i takie wyzywanie się na tych portalach to jest dla mnie trochę głupie. No i te... jeszcze słodkie komentarze pod zdjęciami. Kochanie, ślicznie wyglądasz, całe serduszko. Oh yeah, nigga. Jakoś tam mogą mi wszyscy dać, nie wiem, ujemne oceny, mam na to wyjebane, to są moje zdjęcia, ja swoje mordy nie zmienię. No może nie w najbliższym czasie. Ale okej. Po temacie Facebooka, na który powiedziałem tak mało, że się w pale nie mieści, ale to jestem ja. Jak będę się bardziej skupiał na tym, co mówię, a może nie mówię do kamery, tylko sobie spisywał, tak jak niektóre użytkowniczki YouTube. Ja to kartkę tak wam czytał. Ale moje vlogi byłyby wtedy, miałyby swój sens. Wiecie, najgorsze jest to przełamać się przed kamerą. Przed tym śmiesznym, czarnym okiem. Przerażające. Dobra, dalej. Było pytanie o Origin. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, bo ja zrozumiałem Origin jako platformę. Origin od EA, czyli brata Steama, mogę tak powiedzieć. Słuchajcie, te wszystkie platformy typu Uplay, Origin, Steam. Wiecie, to są fajne rzeczy, trzeba przyznać, że Steam jest najlepiej rozbudowany. Ale tutaj tak, Uplay czyli Ubisoftowska platforma łącząca gry takie jak na przykład Assassin's Creed jest platformą zjebaną. Ma... stabilizacja obrazu mi się włączyła. Ma straszne lagi, zacięcia, problemy. Czasami nie można się połączyć z serwerami. Da faku? No ale co zrobić? Origin, czyli EA odpowiednik Steama. Nie wiem, o co chodziło, czy Steam pobiera jakieś podatki za to, że udostępnia produkty, czy coś w tym stylu, czy biorą część kasy. Ale najwyraźniej Origin chciał sobie, EA chciał zrobić sobie coś takiego. No i co, no to jest fajna platforma, na której u siebie mam tam Mass Effecta, trójkę, Amalura i tego typu gierki. Battlefielda 3. Oho, melowa. Tak. Ale nie jest też platformą według mnie najlepszą, ale z tego co wiem jest plusem nad Steam, bo można grać na offline, ale nadal jest za mało popularna i porównując sobie listy znajomych ze Steama, a z Origina jest biednie. Może dlatego, że tam występuje pod innym nickiem. Steam, czyli platforma łącząca, to jest społeczność. Steam jest społecznością, to jest społeczność taka jak prawie jak Facebook. Tutaj łączymy się naszymi, dzielimy się naszymi osiągnięciami, możemy napisać do naszych znajomych, zaprosić do gier i tego typu rzeczy. To jest fajne, bo w jednym miejscu mamy wszystkie gry, plus mamy możliwość tej elektronicznej rejestracji. To dotyczy też Origin, bo Uplay potrzeba mieć płytę z tego co, jeśli dobrze pamiętam. Wiecie, ja jestem zwolennikiem kupowania gier na Allegro. Ja kupuję grę na Allegro, kupuję ją jako CDK, proszę o dosłanie pudełka i tak, płacę za grę, CDK jest mi przesłane elektronicznie, a sam dostaję pudełko jakiś czas później. Dla mnie to jest wybornie, bo mogę sobie zagrać w tą grę, którą chcę, a mam pudełko na półce, więc nie wiem co ma ludzi, że nie mam tego pudełka. Ha! Jedyny błąd Steama i ubolewam nad tym, me serce się kraja, kiedy będąc gdziekolwiek otrzymuję informację, Steam nie może grać na offline. To jest smutne. Ale jest też jeden plus Steama. Na przykład jedziemy do naszej babci, która ma internet, a nie mieszka w drewnianej chatce pod zadupiem. Możemy sobie odpalić neta, wstukać nasze gierki, zalogować na nasze konto i pobrać wszystkie produkty, które mamy kupione na koncie Steam. O, genialne! System cloud okazuje się jedną z lepszych rzeczy. Oczywiście jeśli babcia ma internet 12 KB na sekundę, to sobie nie pogramy. Ale bądźmy dobrej myśli. Okej, co tu jeszcze jest? Mam jakieś tematy, co ja sobie tu zapisałem? Uwaga! Bielak czyta dzieciom. Nie, Bielak, nie będę czytał dzieciom. Dobra, żartuję oczywiście. Słuchajcie, było pytanie kolejne, które myślę mogę szybko odpowiedzieć. Było pytanie o 5 najlepszych zagrajmy w, jaki widziałem. To pytanie jest bardzo ciężkie. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę oglądałem, ale nawet nie oglądając, tylko tak przeglądając któryś odcinek JJ Jokera, ale to bardzo... Jeszcze jak uważałem go za JJ'a, to był portal, bo oglądanie tego samego w Minecrafcie po raz enty nie satysfakcjonuje mnie. I to był jedyny let's play, który obejrzałem tak, wiecie, przeglądając sobie. Zagrajmy czasami... Wpuszczam sobie w tle Guńka i o, jest jedna osoba, której materiały oglądam. Konkretnie jest to kilka osób i to jest Jobcast. Ich wszelkie filmy oglądam, chyba wszystkie, bo uważam, że są naprawdę zajebiste. I teraz na pewno rzuci się pytanie: Bielak, dlaczego nie oglądasz Roka? Bielak, dlaczego nie oglądasz Roya? Tarcza szmaty, szmato, przepraszam. Dlaczego? Roka oglądałem te wszystkie jego zagrajmy wy i tego typu rzeczy, ale wiecie co, nie satysfakcjonuje mnie jak widzę, że ktoś sobie coś strasznie ułatwia. Tak wiem, mówi to człowiek, który jak nie może czegoś rozpierdolić z Skyrimie, to zmienia poziom trudności. Tak, ale przeważającą część gram na normalu, ha! U Roka strasznie wkurwia mnie to, że wszystko co grałem na easy. Mnie to po prostu irytuje, bo taki człowiek jak ja gra w Mass Effecta, strzela z tego karabinu. I się cieszy, że wiecie, że sobie może postrzelać, że ma to uczucie poziomu trudności. Ale się lanszę. Ma to uczucie poziomu trudności. I wiecie, ja bardziej się wczuwam grę, Kiedy wiem, że coś, nagle rakieta, która leci mi przez całą mapę, może mi trafić i mnie rozpierdolić. A nie będę na zasadzie czekał na Norrisa. O, rakieta! Fu! Poleciała. I tak samo zagrajmy w Dead Space od Rocka, które mnie strasznie zniesmaczyło, bo Dead Space na normalu jest prosty. Tak wiem, mówi to kolejny człowiek, który nagrywa Scary Series i nie może nagrać kolejnego odcinku, bo jest za leniwy, żeby nagrywać z tą kamerą. To jest smutne. No i Royo. Dlaczego ja nie oglądam Zagrajmy Roya? Wiecie co? Royo był śmieszny, ale przez 20 tysięcy widzów? 30? Może tak. Kiedy już, wiecie, pojawiły się te wszystkie ugrupowania, torczownicy i to wszystko, dla mnie to straciło sens po prostu, bo Royo stał się takim symbolem, ale wiecie co? Nie oszukujcie. Według mnie, tak szczerze, na pewno może tego vloga obejrzy ze 100 osób, może więcej. Założy się, że każdy z was, gdyby miał odpowiednią reklamę i na pewno każdy z was ma zajebisty charakter i uważam, że przy rozreklamowaniu takim jak Rock dał Royowi też byście mogli mieć to samo. Tylko zagrajmy w które polega na mordorze na poziomie easy, który wygląda na darciu mordy. Przez pół odcinka. Nie wiem, ja w tym nie widzę sensu. Ja może mam takie dwa swoje odcinki, ale w sumie to też dlatego, że wtedy byłem sam w domu i mogłem drzeć ja tak jak chciałem, a Lejcz jest fajny. No dobra, myślę, że powiedziałem tyle, ile chciałem. Nie powiedziałem tyle, ile chciałem. Boże. Ostatni temat. Odłożę ten kalak, bo mi się tu szamocze. Jeba! Ostatni temat to Question and Answers, czyli serie polegające na waszych pytaniach i odpowiedziach osoby, do której je wysyłacie. Słuchajcie, ja myślałem o zrobieniu takiej serii. Ja w ogóle mam wielkie plany, tylko wiecie, do wielkich planów potrzeba widzów, bo zaplanowane jest kilka rzeczy takich jak polecanie, niepolecanie, wiecie, przeglądanie Zagrajmy w. Ja bardzo lubię, jak wy mi wysyłacie swoje filmy. Ja uwielbiam, jak dostaję swoje materiały, ja uwielbiam na nie odpowiadać, bo wiecie, ja zaczynałem od gównianych let's play z gry, którą szczerze miałem pilaconą, bo Ramen 40 000 Space Marine to była gra pilacona, ja się nikomu do tego bym nie przyznał. I w sumie żałuję, dlatego skasowałem tą serię ze swojego kanału, bo stwierdzam, że nagrywanie z pilaconych gier to jest najgorsze, co można zrobić. I Question and Answer miałem plan, żeby wydać na 3000 widzów, ale coś tak, albo coś takiego. Ale bez reklamy albo bez Minecrafta ja się nawet nie dobiję w najbliższym czasie do takiej osi widzów. Dlatego, słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego. To by były pytania, na które jest prosto odpowiedzieć w takiej chwili. Oczywiście pytania kategorii co myślisz o tym, to są według mnie pytania czasami na dłuższą rozkminę, dlatego wolę o czymś takim zrobić vloga. Może to jest system. Pytania, odpowiedzi, a vlogi. Swoista różnica. I kolejne rzeczy, słuchajcie, vlogi. Ja czasami mam taką pędzi mi ślina na język i jestem w stanie pieprzyć od 20 minut od rzeczy. Czy lubicie vlogi, które nie mają sprecyzowanego tematu? Które polegają na po prostu mówieniu tego, co aktualnie ci leci do głowy? Wiecie, to jest głupie, ale w sumie logiczne. To jest vlog, to jest nasze mówienie do kamery. I okej, przejdźmy do tej formy informacyjnej. Ja tu zrobię odpowiedni odnośnik, że każda osoba, która będzie chciała, od razu przejdzie do tej części. Pojawiły się propozycje, ale są bardzo harde propozycje, do zrobienia drugiego sezonu Skyrim. Bo wiem, że większość was, moich widzów, tutaj sprowadził Skyrim. Wierzyłbym, że może jakieś vlogi, ale ciężko mi w to uwierzyć. Skyrim. Drugi sezon Skyrim miałby polegać na przechodzeniu Skyrim jako nie postać Norda, która wpierdala się we wszystko, tylko Khajiita pod bardziej Assassination. Nie wiem, jakby mi to wyszło, bo w sumie na początku chciałem grać Khajiitem, ale nie wiedziałem, że mają takie możliwości, jak się dowiedziałem. Myślę, że moglibyśmy na przykład coś tam zmienić w wątkach fabularnych, że no w sumie mi się ciężko gra wbrew siebie, ale moglibyśmy coś takiego wymyślić. I słuchajcie, jeśli ten filmik uzbiera, załóżmy, dobra, czekajcie, mam około 2000 widzów. Załóżmy, jeśli ten filmik uzbiera 100 łapek w górę, Ha, tak, podbijam swoje filmy. Jeśli ten filmik zbierze 100 łapek w górę, ja obiecuję drugi sezon Skyrima, który się pojawi, który będzie nagrywany, bo Skyrim nadal jest atrakcyjny. Tylko czy nie uważacie, że to by było monotonne albo coś? Ja bym na pewno też starał się inaczej prowadzić tego Skyrima, bo wiecie, pierwsze odcinki Skyrima to są takie moje swoiste grzeszki i niegrzeszki, bo tam były jakieś błędy, tam był odpalony raz TeamSpeak, tam był Skype, tam była chujowa jakość dźwięku. Może nadal jest chujowa jakość dźwięku. A ta seria byłaby od początku prowadzona tak, jak ja sobie ją wyobrażałem. Boże, trochę temu. To było na pierwszy Skyrima nagrane. I jeszcze kolejna rzecz. Słuchajcie, Kingdoms of Amalur. Ja wiem, że Amalura nie było, a tu jeszcze Mass Effect, muszę wspomnieć. Słuchajcie, czy wy nadal chcecie Amalura? To jest moje pytanie, czy chcecie, żebym nagrywał Amalura? Na wszystkie odpowiedzi zostawcie mi jeden komentarz, nie piszcie miliona komentarzy, bo to by było strasznie harde. Czy chcecie nadal Kingdoms of Amalur? Czy podobają wam się zagrajmy z tej serii i czy uważacie, że powinienem ją dalej nagrywać na moim kanale? I ostatnia rzecz. Ja wiem, że wy marzycie o tym Mass Effectie, ale obiecałem sobie, że będę nagrał Mass Effecta i będę go nagrał, choćby mnie, nie wiem, prawa autorskie chciały zaciągnąć do więzienia. Dlaczego? Bo ta gra jest zajebista. Dla mnie to jest obłęd. Mass Effect 3 jest one of the most epic titles on the galaxy. Ale jest jeden problem. Słyszałem kilka teorii, że zakończenie Mass Effecta 3 jest najgorszym zakończeniem chyba jakie było, więc zobaczymy. Nie spoilować, i ostatnia rzecz. Wiem, że tych ostatnich rzeczy było milion. Czy wy chcielibyście? Zobaczymy, czy mi się to uda zrobić. Żeby moje wideo wyglądało na zasadzie okienka w którymś rogu ekranu z moją brzydką mordą. Wiecie, widzielibyście reakcję, byłaby czasami problem z synchronizacją, bo wiem, że dźwięk byłby szybciej niż na przykład ja bym to mówił. Ale czy wiecie, zależy wam na takim kontakcie, że widzicie, co robi dana osoba grając. Nie wiem, czy zaczyna machać łapami, czy się podnieca, ekscytuje, fapie, czy chuj wie co. Powiedzcie, napiszcie w komentarzach, macie kolejny temat? Piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, 100 łapek, drugi sezon Skyrima. Wszystko przez komentarze bądź prywatne wiadomości. Ja to wszystko odbieram, wszystko czytam, naprawdę wszystko odpisuję. Siemano!